Od września mają nastąpić cięcia w etatach dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szczecińskich przedszkoli publicznych. Taką decyzję podjął szczeciński magistrat. Liczba pracowników, tak, łącznie pedagogicznych i niepedagogicznych, może według tych naszych aktualnych danych zmniejszyć się o 1,6%, czyli to jest niespełna 18 etatów. Co ciekawe, choć dyrektorzy przedszkoli nie chcą rozmawiać przed kamerą, dziwią się wyliczeniom magistratu. W całym Szczecinie ma zostać ucięte 18 etatów. Według naszych informacji już z kilku arkuszy wynika, że w placówkach zostanie uciętych po 2 etaty. Czyli prostym rachunkiem matematycznym, mając w Szczecinie kilkadziesiąt placówek, wynik 18 cięć etatów wydaje się być mało realny. Krzysztof Soska przyznał, że w niektórych przedszkolach sytuacja może wyglądać inaczej. Sytuacja może się różnić w poszczególnych przedszkolach. Będziemy mieli przedszkola, gdzie powstały nowe oddziały i tam będą odnotowywane wzrosty zatrudnienia. Będą przedszkola, gdzie liczba oddziałów pozostała niezmieniona, natomiast zmniejszyła się liczebność tych oddziałów. Wówczas pewne cząstki etatów albo całe etaty będą likwidowane. Podczas konferencji zastępca prezydenta Krzysztof Soska w sposób dość lekki nazwał rodziców, którzy uczestniczyli w ostatniej konferencji z Małgorzatą Jacynowit, kłamcami. Żeby nie do tematu, nie trzeba było po prostu wracać, tak? Żeby te dzieci czuły się bezpieczne, a my rodzice mogli skupić się na swoich zadaniach, a nie patrzeć jeszcze władzy na ręce, tylko dlatego, że ktoś próbuje zrobić coś bez naszej wiedzy i bez wysłuchania naszego zdania. Według niego sytuacja została niepotrzebnie zaogniona. Rodzice, którzy mówili o tym, że będzie wprowadzana taka uchwała i że nawet radni o niej nie wiedzą, mijali się z prawdą, ale nie dziwię się temu, bowiem ci rodzice, którzy uczestniczyli w tych konferencjach prasowych, nie pojawili się na żadnym spotkaniu zespołu.